Na sam początek mamy dla Pani pytanie z poprzedniego odcinka, które zadał Pan profesor Szuba. Ile jest pierwiastek 49? Pierwiastek 49 to wydaje mi się, że to jest... No ależ, droga Jagodo, sama doskonale wiesz, będąc w matwizie, że to jest 7. Jest Pani typem angielskiego flegmatyka, czy raczej osoby z hiszpańskim temperamentem? A co byś powiedziała, Jagoda, patrząc na mnie? Czy ja wyglądam na flegmatyka? Nie. No właśnie, więc myślę, że nie. Na pewno nie, na pewno 100% nie. Mam typ na pewno takiej gorącej krwi, wynika to z moich korzeni. Lubię bardzo hiszpańską potrawę, kuchnię hiszpańską, muzykę hiszpańską, taniec hiszpański. Ostatnio chodzę na zumbę. Bardzo, bardzo polecam wszystkim dziewczynom. Fajna sprawa. Dużo hiszpańskiej piosenek i można się nauczyć hiszpańskiego. Co więcej, w zeszłym roku na studniówce, gdzie zawsze wręczane są zenony, tak, dla osób, które coś tam zrobiły w szkole, znaczy dla nauczycieli, otrzymałam statuetkę Zenona za tak zwanego wszystkoogarniacza, czyli wszędzie mnie pełno, no i myślę, że tak nie zostanie. A czy nauka języków nigdy nie sprawiała Pani problemów? Oj, tak bym nie powiedziała. W liceum rzeczywiście nie sprawiała mi problemów, dlatego że miałam świetnych nauczycieli. Uczyłam się języka angielskiego. Przez ten okres czasu miałam 5 nauczycieli. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Następnie drugim językiem, którego się uczyłam w liceum, to był język francuski z panią profesor Bielską. Tu ją również bardzo serdecznie pozdrawiam. I dalej wybrałam studia, które były związane z językami. Było to językoznawstwo. Tam miałam język angielski, dlatego że nie można było kontynuować języka francuskiego. Wybrałam język hiszpański i tak jakoś zaczęło się. Ale przyznam się bez bicia, że niestety po pierwszym semestrze z języka angielskiego miałam ocenę niedostateczną. Dlatego, że nie przygotowałam się do tego egzaminu i się zdziwiłam, że mogą być takie dziwne rzeczy na egzaminie. No ale szybciutko go poprawiłam. No i rzeczywiście, no jakoś mi wchodzą te języki do głowy. A czy ma Pani w planach nauczyć się jeszcze jakiegoś języka? Myślę, że tak, tylko moja rodzina bardzo by się obraziła, gdybym poszła jeszcze na jakiekolwiek studia. Więc na studia nie planuję żadne iść, w najbliższym bynajmniej czasie. Natomiast jeśli chodzi o język, no marzyło mi się kiedyś, żeby przypomnieć sobie ten język francuski, którego uczyłam się w liceum, bo myślę, że to by poszło szybko. No a może w przyszłości włoski, taki język romantyczny, czyli znowu rodzina języków romańskich, tak? A czy przypomina sobie Pani jakiś przykład zabawnej historii związanej z różnicami kulturowymi czy językowymi? Jeśli chodzi o różnice kulturowe, pamiętam jak jeden z naszych wykładowców na uczelni opowiadał, jak to było właśnie w Hiszpanii, kiedy wyprodukowano Nissana Pajero. I w Hiszpanii ta nazwa całkowicie by się nie przyjęła, dlatego że pajaro w języku hiszpańskim oznacza ptaszek. No to proszę sobie resztę to powiedzieć, szczególnie dla panów. Natomiast jeśli chodzi o różnice kulturowe, to już są na podłożu samego języka hiszpańskiego, bo na przykład niektóre słówka, które używa się w Hiszpanii, są wręcz zakazane w Ameryce Łacińskiej, chociażby czasownik coher. Proszę sobie sprawdzić, co oznacza coher w języku hiszpańskim, w Hiszpanii, a coher w Meksyku na przykład, tak? Więc to są na pewno te różnice kulturowe, jeśli chodzi o sam język. Oczywiście różnic kulturowych mnóstwo, tak? Począwszy od posiłków, poprzez styl życia, poprzez chociażby całowanie się. W Hiszpanii zawsze to jest podwójny całus. I powiem szczerze, to nie jest nic złego, jeśli mężczyźni się również całują na przywitanie. Jakie miejsce na ziemi chciałaby Pani odwiedzić? Chyba nie ma miejsca na ziemi, którego nie chciałabym odwiedzić, ale myślę, że zacznę od Polski, ponieważ w Polsce jest mnóstwo świetnych miejsc. Ostatnio zostałam zauroczona Toruniem, w którym byłam jako dziecko. Pojechaliśmy z moim mężem na taką prywatną wyprawę, więc bardzo, bardzo. Chciałabym jeszcze jechać w Bieszczady, ponieważ nigdy wcześniej nie byłam w Bieszczadach i to jest takie miejsce, które bym chciała zobaczyć. No oczywiście cała Ameryka Południowa, czy Boliwia, Chile, Peru, no to jest miejsce, które będę zwiedzała, myślę, że na emeryturze, jeśli będę oczywiście miała ją dość wysoko. Teraz nam się oberwie. Wiem, że trudno wymyślić, ale jedna rzecz, którą zmieniłaby Pani w uczniach. Więc to jest bardzo trudne pytanie, bo każdy coś chciałby w sobie zmienić. Jeśli chodzi o uczniów, których uczę, myślę, że nie chciałabym, żeby się cokolwiek w nich zmieniało. Dlatego, że są świetni, natomiast tak ogólnie, kiedy mówimy o uczniu polskim, no to myślę, że może taka sumienność,
takie niespóźnienie się może na lekcje, czasami bardziej uważanie, ale ogólnie nieźle. Może być. A czy większe zdolności językowe wykazują raczej humaniści, czy umysły ścisłe? No powiem tak, że to bardzo różnie bywa. Humaniści lubią lać wodę i lubią opowiadać czasami różne niestworzone rzeczy. Natomiast ścisłowcy są bardzo konkretni i myślę, że pewne rzeczy, szczególnie gramatyczne, fajnie im wychodzą. Miałam szczęście uczyć kilka klas matwis. No i powiem tak z punktu widzenia, że rzeczywiście lepiej wypadają językowo niż humaniści, stąd no, plus, jak najbardziej plus dla Was. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Jako, że dzisiaj jest 22 grudnia, chciałabym Panią prosić o złożenie naszym widzom życzeń świątecznych. Feliz Navidad y prospero año nuevo. A todos, muchos, muchos regalos. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. A czy zgodzi się Pani ze stwierdzeniem, że matwis to szlachta? Szlachta, tak, ale ja jestem hrabiną, głównodowodzącą.